Witam. Nazywam się Elżbieta Dębska. Chciałabym zrelacjonować historię, która dotyka tak naprawdę każdego z nas. Każde, każdą osobę, cząstka tej historii dotyka każdą osobę w społeczeństwie. Zacznę od tego, podzielę to na trzy części. Najpierw się przedstawię w pierwszej części. Będzie to od 1945 roku mniej więcej do, do mojego wyjazdu do Francji. Następnie podam okres francuski od 1972 roku do 2009. I od 2000. Szóstego roku to będzie okres polski, bo z Francji wróciłam definitywnie do Polski w 2009 roku. Zostałam zmuszona przez tą sytuację, o której opowiem. Więc tak. Urodziłam się w rodzinie w Szczecinie w 1948 roku, gdzie moi rodzice dostali w 1946 roku nakaz pracy i mama ta pracowała w Wydziale Komunikacji, zaś tato był kierownikiem warsztatów samochodowych na cały okręg pomorski. Rodzice mieli piękne mieszkanie, bo tak jak wszyscy osadnicy otrzymywali mieszkania, jak również zawód taty polegał na tym, że ściągali po niemieckie samochody, które zostały na drogach po wojnie dla rządu i dla wojska. Te samochody, które się nie nadawały, mogli pracownicy albo wystawiali do sprzedaży. I mój tata, 21-letni. Młodzieniec postawił sobie kilka taksówek w taki sposób. Jego koledzy również to samo zrobili. Moja mama w tym czasie pracowała w Wydziale Komunikacji i tak się poznali. Pobrali się w, 49, w 47 roku, ja się urodziłam w 1948 roku. Mój brat się urodził w 1952 roku. Okres szczeciński pozwolił mo moim rodzicom na tyle odłożyć pieniędzy, że w tym czasie, kiedy, kiedy tam pracowali, yy, mogli zacząć budo kończyć budowę zaczątego przed wojną domu przy ulicy Słowiczej 49, którą to posesję moi rodzice otrzymali w prezencie ślubnym w 49 roku, to znaczy rok po tym, jak ja się urodziłam. W 1952 roku, jak tylko urodził się brat, dziadkowie wręcz zażądali ich powrotu do Warszawy ze względu na sytuację, i argument był bardzo prozaiczny, można by powiedzieć, dzisiaj, ponieważ dziadek stracił pierwszego wnuka w czasie wojny, jak i zaraz po wojnie córkę, matkę i zięcia. W związku z tym ja byłam pierwszą. Wnuczką, drugą, jak to się mówi, za to mój brat był pierwszym dru wnukiem, drugim wnukiem, bo tamten nie żył. I dziadkowie powiedzieli, że nie pozwoli, żeby Niemcy przejęli ich, jego wnuki, ponieważ były to ziemie odzyskane, tak zwane, i były dane na 50 lat. Więc proszę sobie policzyć. W 1952 roku wracają do Warszawy i. Mój tata kończy budowę domu. Jak również w 1955 roku, ja idę do szkoły, która jest wybudowana przy domu, zaraz przy, przy ulicy Gładkiej 16. I chodzę do tej szkoły od pierwszej do jedenastej klasy. Normalna, bez żadnych problemów, przechodzę z klasy do, do, do klasy. W 1966 roku robię maturę. Przedtem zrobiłam w 64 roku mętrze, nawet nie mając 16 lat, prawo jazdy, a potem po 66 roku zrobiłam uprawnienia rolnicze. Mam dyplom rolnika ogrodnika. Więc w 66 roku po zdaniu matury niestety nie dostaje się na studia, w związku z tym mój tata w dniu moich urodzin, 1 września się urodziłam, 1948 roku, yy, nakazuje mi i załatwia mi pracę i zaczynam pracować w moto zbycie. W tym cza samym czasie zapisałam się na studia wieczorowe i studiuję na, tych, na tym prawie wieczorowym z innymi, ja sekretareczka malutka, z innymi panami, szczególnie panami, bardzo mało pań wtedy było, yy, sami dyrektorzy i ja. Albo jacyś pracownicy, którzy chcą zrobić karierę w, w administracji. Yy, w tysią I to jest okres polski. Także tu nie ma żadnego jakiegoś problemu, należy do harcerstwa, jestem drużynową, jestem instruktorem harcerskim, także udzielam się społecznie. Nie ma żadnego problemu i nigdy nie mam z niczym problemu. Nie mam żadnych, żadnych trudności, jak to się mówi. W 1900 i teraz to kończy się okres yy, polski. Yy, jeszcze dodam, że dziadkowie posiadają. Małe gospodarstwo rolne w Raszynie na granicy Warszawy, w pobliżu albo przy ulicy na skraju. W 1972 roku nie skończyłam tych studiów prawniczych. Wyjeżdżam do Francji na miesiąc wakacji. I tu się zaczyna okres, okres francuski. Zupełnie przypadkowy układ, yy, poznani ludzie, dobrzy ludzie poznani, bo nie mam rodziny, nie mam tam nikogo, nie znam języka, nie mam zawodu, nie mam, nie mam nic. Yy, tak, tak otrzymuję nie tyle pomoc, co świadomość, że mogę tam coś zdziałać. W związku z tym yy, zaczynam pracę, yy, za, yy, zaczynam pracować. Yy, dostaję się, yy, skończyłam kurs operatriz de Césie, to jest osoby, która pisze na, na komputerach. Następnie yy, pracuję i uczę się. I yy, w, w 1983 roku. Yy, Wychodzę za mąż, otrzymuję propozycję założenia wydziału informatycznego w ministerstwie francuskim, to od dyrektora tego ministerstwa otrzymuję propozycję. Tą propozycję przyjmuję. W tym czasie otrzymuję też trzy propozycje współpracy od służb francuskich, polskich i Mosadu. Nie przyjmuję żadnych. W związku z tym Wszyscy mi oświadczają, że kariery to ja nie zrobię. Nie szkodzi, wolałam nie zrobić kariery, bo faktycznie przepracowałam, poszłam na rok do tego ministerstwa. Przepracowałam 27 lat w tym ministerstwie. Przez cały czas jestem w kontakcie z Polską. I ja pracuję na to, co rodzice posiadają. To znaczy, jak skończyłam, zrobiłam maturę, to dostałam od rodziców w tym domu rodzinnym dwa pokoje z kuchnią. Wyjechałam właśnie dlatego, że dostałam te dwa pokoje z kuchnią, bo ono było zdemolowane przez lokatorów, którzy tam byli. W związku z tym przysyłam na pieniądze. No niestety, te dwa pokoje z kuchnią mój brat wykopał drzwi, jak się ożenił dostało do rodziców też mieszkanie, ale uważał, że to jest ładniejsze, bo zrobione. W związku z tym wraz ze swoją młodą małżonką razem oboje wykopali drzwi i zajęli mi to mieszkanie i wyrzucili moje, naszego tatę z domu. Dostałam w 76 roku ziemię po dziadku i po babci. Bo byłam jedynym rolnikiem w rodzinie. Jakież było moje zdziwienie, kiedy dowiedziałam się w 1989 roku, chyba mniej więcej, że tą ziemię mój brat zapisał na siebie, nie będąc rolnikiem absolutnie. Także odebrał mi mieszkanie i odebrał mi moją ziemię. W 2006 roku Odbywa się wesele córki mojego brata. I na tym weselu dowiaduje się, że moja mama została wyrzucona z domu, tego rodzinnego, również przez mojego brata, w momencie, kiedy wyszła za mąż za Michała Raczkowskiego. To jest znane nazwisko w. W, 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 w zarządzie lokalu miejskich w Warszawie był naczelnikiem. Dowiaduję się także trochę później, że w czasie mojego pobytu we Francji jestem, że kradłam w Polsce. Nie wiem jak to się stało, że mogłam kraść w Polsce w każdym razie. Wielokrotnie mnie moi koledzy i koleżanki uprzedzali, że się dzieje coś złego i że mam niszczoną opinię. Moja, ja byłam zameldowana przy ulicy Słowiczej 49, ale mój brat się ożenił również ze Elżbietą i ona się nazywa dębska. Więc nie wiem, czy moja bratowa coś robiła, czy mój brat robił. W każdym razie dowiedziałam się, że mam opinię złodziejki. Tutaj nie będę mówiła odnośnie której posesji. W tym 2006 roku także kupuje dwie posesje. Kupuje mieszkanie dwupokojowe w Otwocku i kupuje kilka hektarów ziemi na roztoczu. Dlaczego kupiłam? Dlatego, że musiałam, zaczynam się przygotowywać, jak to się mówi, do starości, że trzeba coś przewidzieć. Rodzice są w doskonałym stanie zdrowia, w związku z tym nie widzę żadnego, żadnego zagrożenia czegokolwiek. I prawdopodobnie kupno tych posesji wywołało następnie lawinę tego wszystkiego, do czego teraz chcę przejść. I co państwa wszystkich dotyczy, absolutnie wszystkich, czy jesteście właścicielami, czy jesteście lokatorami? Każdy z was coś posiada albo ukochaną rodzinę, albo jakąś posesję, albo jakąś pasję. I tutaj ta historia będzie polegała na tym, że będę starała się wytłumaczyć, w jaki sposób. Najbliższe otoczenie może doprowadzić do katastrofy, posługując się kumplowstwem. I wracamy do tego zakupu. Rok cześć, bo kupuję, kupuję mieszkanie w Otwocku, ziemię mam od razu notarialnie przepisaną, za to mieszkanie w Otwocku mam odebrać dopiero. We wrześniu, 28 września 2007 roku. W związku z tym, że to mieszkanie było kupione na zasadzie, że ja mam wpłacać co miesiąc pewną kwotę pieniędzy przez 12 miesięcy, w związku z tym ja tu przyjeżdżam co miesiąc jestem w Warszawie dlatego że wówczas jeszcze nie ma możliwości przekazywania bankowo ani wpłacania bankowo, po prostu. Tego jeszcze nie ma w 2006-2007 roku. Jak również mało osób ma telefonie komórkową, jak również mało osób umie na internecie działać i tak A ja jestem informatykiem, więc gdyby była taka możliwość, to bym na pewno wykorzystała. I cóż się dzieje? W 2000, zaraz po podpisaniu tej umowy, okazuje się, że moja mama tuż nagle zachorowała i dostała trzy miesiące życia. Zaz Chciałabym dorzucić, że moja mama mieszkała w tym kwadracie, gdzie były testowane anteny 5G. W śródmieściu. Ulica Twarda 56 dokładnie. Proszę popatrzeć aż do do Wisły i tak dalej dla warszawiaków będzie to jest róg złotej yy, przy srebrnej yy, yy, i żelaznej. Na samym rogu Mieszkała. Nie wiem, czy to jest związana jej choroba z, nagła z antynami 5G, ale teraz to można wiele pomyśleć. Yy, I nagła śmierć mamy jest dla mnie szokiem, bo okazuje się, że tą posesję, którą ja kupiłam, ona mnie nie jest potrzebna. Ale jest jakaś Dziwna, bo rodzice posiadali, jak już powiedziałam, dom przy Słowiczej 49. Zastanawia mnie, że wszyscy mnie izolują, a przede wszystkim moja rodzina. Ze mną w ogóle nie rozmawia. Ostatnie spotkanie było na tym weselu, o którym mówię rok wcześniej. Jedyne co wiedziałam, że mama się skarżyła, że jej wnuczka, panna młoda, przyjechała do niej przed jej śmiercią i żądała, żeby babcia jej dała pieniądze na zakup działki. Mama mi umiera w ciągu 21 dni. Ale co mnie zastanawiające, że mój brat pragnie? Kradnie wszystkie dokumenty, kradnie zwłoki również. Tak, to jest tak dokładnie jak mówię. Ja muszę chodzić po nekrologach, patrzeć, kiedy, gdzie jest moja matka. Kiedy ja byłam przy niej przez te, przez te ona umiera w ciągu 18-21 dni. Ja byłam z nią przez cały czas. Mój brat nie był. Ja byłam przez cały czas. Ja nie wiem gdzie, nawet gdzie się odbędzie pogrzeb. Bo chowa ją niezgodnie z jej życzeniem. Ona zażyczyła sobie zupełnie gdzie indziej być pochowana, wykupiła nawet miejsce. Mój brat ją chowa na wulce za jej własne pieniądze, które podejmuje z konta bez konsultacji ze mną. Wracam zszokowana do Paryża i tydzień później, po pogrzebie mamy, otrzymuję telefon, że mój tata się przewrócił, jest w szpitalu. Przyjeżdżam do tego szpitala, natychmiast przylatuję, a w szpitalu do mnie mówią, że ja nie jestem córką pana Dębskiego, dlatego że pan Dębski nie ma rodziny. W związku z tym wzywam rodzinę, wzywam lekarza, przyjaciela, lekarza, kuzynkę pielęgniarkę, a szpital w dalszym ciągu się upiera, że ja nie mam prawa podejść do mojego ojca, który on do mnie mówi córciu. W każdym razie mój tata miał wyjść. Nie wiem, czy mój przyjazd spowodował, że on wyszedł z tego szpitala, ale nogami do przodu, pomimo, że miał już zarezerwowaną rehabilitację wysowej i miałam z nim jechać. Umiera też od przewrócenia się w domu w ciągu 21 dni na zupełnie inną chorobę niż miał. Ani na ten wypadek złamanej nogi, ani na to zupełnie na co innego umiera. Zgłaszam postępowanie spadkowe i wówczas widzę, że się dzieje coś bardzo złego wokół mnie. Mój brat do mnie się odzywa między innymi i tak zrobię w taki sposób, żebyś nigdy nic nie dostała. I wówczas zaczynam podejrzewać, czy te obie śmierci były faktycznie spowodowane chorobami. Oboje zostali odeszli z tego świata. Po 21 dniach od deklaracji choroby. Ponieważ w momencie ich śmierci bo muszę to połączyć w momencie ich śmierci okazało się, że ja i mój brat jesteśmy współspadkobiercami na pięciu posesjach w Warszawie. Nie mam dostępu tak naprawdę do żadnej. W końcu udaje mi się odzyskać klucze od konkolowej. Odnajduję samochód schowany u mechanika. Na całe szczęście, że miałam adres i wiedziałam, że mój tata tylko z jednym mechanikiem współpracował. Jak zadzwoniłam do tego pana, on mówi tak, pani Nemska tu stoi. Ktoś przyprowadził ten samochód. Nowiutki od 2407. Zakładam sprawę o nabranie praw do spadku i tak jak powiedziałam, mój brat mówi, zrobię tak, żebyś nigdy nic nie dostała. Mija 16 lat od śmierci moich rodziców. Nic nie widziałam z tego spadku, ale okazało się w międzyczasie, że nie ma pięciu posesji, a jesteśmy spadkiem kobiercami na sześciu posesjach w Warszawie, jest jeszcze jedna. Tylko na to nie mam żadnego dokumentu, ponieważ okazało się, że podobno okradłam tą panią, której. Na której na tej posesji jesteśmy spadkobiec, ale kobiety nie znam. Ale tutaj nie będę o tej posesji opowiadała, bo moja mama dostała od tej pani notarialno zapis spadkowy na tą posesję. Dobrze? Więc nie będę tutaj, tylko chodzi o to, że się dowiaduję, że okradłam kogoś, kogo nie znam. Od śmierci rodziców. Przejmuję posesję przy Konkolowej 81 i na tą Konkolową 81 w Wawrze od samego początku jestem napadana. Jestem napadana przez sąsiadów. W momencie śmierci mojego taty zapłaciłam wszystkie rachunki, które wynosiły po 800 zł. Na przykład, ja, ponieważ przez rok przyjeżdżam co dwa tygodnie z Paryża, przylatuję, bo mamy lokatorów, mam tam lokatorów. Mój tata miał lokatorów, i nie mogę tym ludziom powiedzieć, żeby się wyprowadzili. W związku z tym kontaktuję się z moją byłą macochą, byłą żoną mojego ojca, kontaktuję się z moim bratem, ale ani jedno, ani drugie się nie chce tym zajmować. W związku z tym w 2009 roku podejmuję decyzję przejścia na emeryturę i zajęcia się tym spadkiem, który się bardzo mizernie toczy, bo po dzień dzisiejszy nie ma spadku. Od tego momentu mam, zamiast 800 zł na pół roku, to mam co miesiąc rachunki 2,5 tysiąca, 4,5 tysiąca i tak za światło, za prąd i wodę. Cóż się okazuje? Że podłączeni są sąsiedzi pod moje media. Podają mnie do sądu. Elektrownia mnie wyłącza prąd, bo po prostu fizycznie nie daje rady płacić takich rachunków. I tak się dzieje przez 10 lat. Kontaktuję się też z moją macochą, która mi przysłała swojego adwokata zaraz po śmierci mojego taty. A ta do mnie mówi, że ona przyjedzie, że ona przyjedzie. W związku z tym po dwóch latach. Yy, yy, rozmów z tym adwokatem, pytam się, panie mecenasie, nazywa się mecenas, Jarosław Makuch, Makuch, panie mecenasie, ile bylicka panu płaci za to, że pan tutaj jest i ma pan mi podobno pomagać, a ja mam swojego mecenasa, żeby było wiadomo, ja mam swojego... To... A on do mnie mówi no zapłaciła mi wtedy w 2007 roku, kiedy mnie do pani przysłała dwa tysiące złotych i od tamtej pory więcej nie widziałem pieniędzy. Ja wie to tyle przez tyle lat. Pan chodzi ko tej sprawy bez pieniędzy. W związku z tym mecenas się wycofuje. Nie chce mi powiedzieć, kto mu zlecił tą pracę? I tak moi sąsiedzi, wraz ze, ze wspólnikami, z urzędów i z policji wyłudzają ode mnie przez te lata moją całą emeryturę, która wynosi między 6 a 7 tysięcy złotych po przeliczeniu, bo mam ją w euro. Jak również średnio miałam 10 tysięcy złotych deklarowane do podatku z najmu lokali. Na Konkolowej 81. W związku z tym łatwo jest policzyć, że obra jeszcze brałam pożyczki. Łatwo jest policzyć, że obracałam kwotą 150 do 200 tysięcy rocznie i to wszystko szło w walkę o Konkolową, gdzie nie ma mojego brata, ani nie ma też notarialnej właścicielki jednej z posesji, jaką jest była. Żona mojego ojca, tak naprawdę ta posesja jest mojego ojca, ona była słupem w tym, w tym wszystkim. Ponieważ nie są w stanie mnie wykończyć tymi olbrzymimi rachunkami, podawaniem mnie do sądu, w związku z tym napadają mnie 10 listopada 2017 roku. I każą banda, po prostu teatr uliczny. Banda aktorów przychodzi, w tym jest ktoś, kto odgrywa rolę mojej macochy i każą mi się wynosić tak jak stoję, ponieważ nie wychodzę. Bo to jest dom mojego ojca, to jest wszystko, to jest moja praca też te, te, te 40 lat za granicą. Nie wyjdę, dlatego że ktoś przychodzi z ulicy, mówi, że on przyszedł od pani Bylickiej. Przecież gdybym wyszła, to by powiedzieli, że wariatka, ale oni i tak. Cały czas próbują ze mnie, ze mnie zrobić wariatkę. W związku z tym nie wychodzę, zamykam się w domu mojego ojca. Na początku oni ustępują, a potem dobudowują bramę. Biorą ochraniarzy i straszą mnie. Regularnie mnie napadają. Powoli robią zasieki, stawiają kamery na całej posesji. Przyjeżdża policja co dziesięć dni i krzyczy do mnie: No, co, jeszcze nie zwariowałaś? Wezwać karetkę już do, do domu wariatów. Jest, nagrywam wiele filmów To co mi się udaje To co ludzie mi przerzucą przez parkan Żebym przeżyła Odcina, Odcięli mi wodę, prąd, gaz Wszystko mi odcięli Powiedzieli, że muszę zdechnąć Po trzech miesiącach Zgłaszam to do konsula Francuskiego Bo mam na obywatelstwo francuskie I później okazuje się, że konsul Zadzwonił do służb polskich A służby polskie powiedziały, że jestem wariatką że się tam włamałam właśnie tego 10 listopada 2017 roku, kiedy mój tato już nie żyje od 2007 roku i ja tam jestem i że nie wiedzą, jak się pozbyć tej wariatki. W związku z tym proszą konsula, żeby on mi nie pomógł. I konsul mi nie pomaga. W tym momencie ja jeszcze nie wiem, ja się po odejściu, bo konsul do mnie przyszedł, po odejściu konsula ja się od dowiaduję od znajomej, która do niego pojechała. I tam się dowiedziała, że służby powiedziały, że jestem psychicznie chora. I tak mnie trzymają, znęcają się nade mną. Policja mnie podaje do sądu nawet, żeby mnie o bezpodstawne wzywanie policji, bo wezwałam, jak mnie, wezwałam policję, jak mnie sąsiad groził z broni. To poszli najpierw do sąsiada, bo ja to widziałam z okien. A potem przyszli do mnie, ja mam to nagrane. A potem, nie wie, ja nie wiedziałam, co oni, kazali mi się stawić na komisariacie. To znaczy, chodziło za wszelką cenę, żebym ja wyszła z tego domu, żeby oni zamknęli bramę i żeby powiedzieli, że ja tam nigdy nie mieszkałam. I tak trwa, trzymają mnie, kradną mnie. Zamykają mnie na tej konkolowej 10 listopada 2017 roku. Zgłoszenie robię po kilku dniach, bo przychodzi policja, ale nic nie, ro nie robią z tego zgłoszenia. Nie ma, żadnych, w ogóle mnie, ja jestem tam trupem, żywym trupem po prostu dla nich. Yy, moje skargi do wszystkich instytucji, które piszą o osoby trzeciej i tak dalej, wszystko jest lekceważone, nie ma odpowiedzi. Sprawy podają mnie do sądu i w, otrzymują na mnie natychmiast wyrok że za wezwanie bezpo, yy, bezpodstawne policji, o czym w ogóle nie wiem, że mam 500 zł mandatu yy, do zapłacenia. I teraz, do czego zmierzam? I tak trw to trwa przez półtora roku. Pani, przyjeżdża pani Jaworowicz, która nagrywa program. Piotr Ikonowicz i jego dziennikarze również nagrywają o mnie program. To jest wszystko na internecie. Społecznicy próbują mi pomóc. Ja jestem bez ogrzewania. Bez... Policja do mnie mówi, że mam pić wodę z dachu, że nie ma dla mnie nic. Policjanci znęcają się. Okrutnie policjanci. To są bandyci w mundurach. Ale na początku, jeszcze po trzech miesiącach tego uwięzienia, w pewnym momencie przyszedł do mnie ochroniarz, tą, którą ci, którzy mnie napadli, wynajęli. I ten ochroniarz do mnie mówi, proszę panią, my odchodzimy, bo oni już nie mają pieniędzy. My wiemy, kto panią napadł. Oni nam zaproponowali mokrą robotę. Ja nie reaguję, no bo co mam reagować? Ja wiem o tym, o co idzie, ja sobie doskonale zdaję sprawę, dlatego że ja żyłam na Zachodzie i ja wiem, jak, jak wyglądają sprawy, a szczególnie i żyłam w Polsce. Wtedy w Polsce żyłam 20 lat, a na Zachodzie 40. Mam ponad 60 lat doświadczenia życiowego i wszystko, poza tym, że rodzice mnie wykształcili do 18 roku życia, to do 18 roku życia ja pracowałam. Ja pracowałam na, na wszystko i uczciwie pracowałam, i nikt przez całe życie nie powie mi, że ktoś mi coś dał. Ja sobie wszystko własną pracą, podpierając się nos, nosem, wszystko sobie wypracowałam. Normalnie. W związku z tym nie boję się, nikomu nie zrobiłam krzywdy, nie mam lęków, że ktoś mi coś tam ta, i tak dalej, że, mam, że, 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 że komuś zrobiłam e, cokolwiek. W każdym razie ten pan mówi, czy pani do mnie, czy pani rozumie, co ja do pani mówię? Ja mówię, proszę pana, ja rozumiem, ale ja nie odpuszczę. Dlatego, że nie będzie mnie tu złodziej. Rządził na krwawicy mojego ojca i moim 40 latach pracy, bo jak przeszłam w 2009 roku w styczniu na emeryturę, to miałam 40 lat i kwartał efektywnej pracy. Nie dzieci, nie studia jakieś, tylko efektywnej pracy. W związku z tym ja wiem, jak się żyje i co może kogo spotkać. Ten pan odchodzi z kwitkiem, bo myślał, że może ja go o coś poproszę. Nie mogłam tego człowieka poprosić, bo on mówi, proszę panią, my się ich boimy. Mówi, Usarek stoi na swoim balkonie. Tu podaję nazwisko, dlatego że to jest znana postać, pani Jaworowicz, go w nagraniu, które było emitowane, 21 albo 2 lutego 2019 roku. Yy, pokazuje tego pana usarka, który mówi, że on jest właścicielem tej konkolowej, mojego ojca, tej, co, co wybudował mój ojciec na konkolowej Cztery Domy. W każdym razie, yy, ponieważ pani Jaworowicz. Już jest półtora roku, jak oni mnie przetrzymują. Jak żadna instytucja, które są reklamowane, powiadamiane wszystkie, łącznie z sądami, wszędzie są powiadamiane. Prokuratorom, prezydentem Republiki, wszędzie jest powiadomienie o tej sytuacji. Jest mi nawet ciężko mówić, bo, bo to jest tragiczne, co oni mi zrobili. Nikt, to tak jak z COVID-em, obym porównała. Najpierw zastraszyli, oni mnie próbowali zastraszyć, myśleli, że ja wyjdę, ja nie wyszłam. To dalej mnie straszyli i dokładnie jak z covidem namawiali do przyjęcia jakiegoś preparatu, który sami mówili, że jest niesprawdzony, a mnie namawiali do tego, że ja mam wyjść, bo, bo nie chcą, bo to jest, bo to jest ich posesja posesja, tylko nie mieli żadnego tego żadnego dokumentu. Ja Bilicki nie widziałam od osiemdziesiątego roku. Mojego brata nie widziałam od śmierci rodziców na pogrzebie. Widziałam ostatni raz taty i mamy. W związku z tym dwóch, dwie osoby, które są mi, a, a, a jeszcze jest y, pasierbica mojej mamy, Raczkowska, tej to w ogóle nie znam. I te wszystkie osoby okazuje się, że one mnie skarżą. One mnie podają do sądu, albo nie przychodzą do sądu, jak, są, jak potrzebne są. Te wszystkie osoby. Nie wiem, czy. Wszystkie są. Czy ktoś za nich pracuje? Tego nie wiem. W każdym razie. Wracając do mojej historii, uwięziona od 10, 10 listopada 2017 roku, nie otrzymująca żadnej pomocy, wręcz napadana przez policję, jak, jak i sąsiadów, traktowana jak już umarła. Zresztą oni nawet do mnie napisali list otwarty, że moje miejsce jest w puszce pod ziemią. I to wrzucili do skrzynki, to jest na internecie, jak również na internecie. To umieściłam na internecie. Jak również na internecie jest yy, zawiadomienie. Yy, powiadomili mnie, krukłusarek mi wykrzyczał, że jestem wezwana na badania psychiatryczne i to zawiadomienie zamieścili na internecie. I ja sobie wydrukowałam to. WSI wystawiło mi wezwanie na badania psychiatryczne, podczas kiedy policja mnie trzymała razem z panem Biadoniem, w, w moim własnym domu i znęcała się nade mną. Biadoń do mnie powiedział, że moja macocha kazała mnie zabić. Ale to powiem za chwileczkę o mojej macosze. W każdym razie, wracając do tego, w nocy z, czwartego na pią z piątego na 6 miał być atak. Na mnie, ale okazuje się, że wpuścili po półtora roku trzy osoby do mnie i zamknęli bramy tak, że ta bram te osoby nie mogły wyjechać. I wówczas ja powiedziałam do pana Jaroszewskiego, który był ze stowarzyszenia od pana Ikonowicza, żeby przeciął kamery, obciął te kamery, które są na mnie ustawione. Które później dowiedziałam się, że były podłączone bezpośrednio pod policję. Było siedem takich kamien, kamer na mnie ustawionych, żebym przypadkiem nie wyszła z domu, a gdybym wyszła, to żeby mogli reagować, żeby mnie zabić, tak jak mi powiedzieli. I to nas uratowało, że. Nie było ataku policji, a miał być pod pretekstem, że pan Jaroszewski jest wielkim bandytą, poszukiwanym przez policję i że ja takiego bandytę przetrzymuję. W związku z tym policja weszła do mnie około rano szóstego z bronią 40 osób. Straż pożarna, zamknięta ulica cała. I policjanci wywlekli mnie za nogi, po podłodze mnie wlekli z domu i próbowali mnie zabić. Uratowała mnie pani, uratowało mnie, że z jednej strony utrzymała mnie głowę moją, żeby mnie rąbnęła o yy, płytki na tarasie yy, pani świętej pamięci. Pani Małgorzata, ona występuje na internecie pod pseudonimem Kiana Kiara, występowała. Zmarła w styczniu 2019 roku, 7 miesięcy później, dlatego, że napisała na internecie, że policja wchodzie, weszła z bronią do mnie. Do emerytki, która nie miała jedzenia od półtora roku, która była przez nich więziona przez półtora roku. Oni weszli do mnie z bronią. I okazało się w sądzie, nawet ten, który prowadził tą akcję, zrezygnował, odszedł z policji, już ten człowiek, czterdziestoletni, powiedział do tej pani, powiedział, że on się zorientował, o co chodzi, i że dlatego akcję, bo miał rozkaz akcji, przełożył na rano, żeby było mniej ofiar. Ponieważ nie stawiałam oporu, to nie mogli do nas strzelać. Za to podali mnie do sądu o pobicie dwóch policjantów. Oni nie byli nawet w